naszego spotkania to fragment audycji Aktualności Dnia. Sierpnia 1944 roku, niedziela. Wschód słońca 5:43, zachód 27, na dworze 23 stopnie, słonecznie, stan wody w Wiśle 96 cm. Trwa generalne natarcie sił niemieckich na Stare Miasto. Ostrzał artyleryjski i bombardowania lotnicze poprzedzają kolejne ataki nieprzyjaciela na wszystkich odcinkach. Zachodnim od ulicy Długiej i Placu Krasińskich. Wschodnim od Wybrzeża Gdańskiego przez ulicę Boleść w kierunku Kościelnej i Długiej z jednoczesnym naciskiem od południa i północy. Niemcom udaje się wtargnąć z ulicy Tłomackie na Bielańską i zająć północną część Banku Polskiego. Po zaciekłej walce zajmują również Pałac Mostowskich. Niemcy całkowicie opanowują Muranów, kontrolując odtąd cały teren pomiędzy ulicami Nalewki a Bonifraterską. W Śródmieściu w nocy z 19 na 20 sierpnia oddziały powstańcze pod dowództwem rotmistrza Henryka Rojcewicza-Leliwy przystępują do natarcia na 8-piętrowy gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, tzw. Pasty, przy ulicy Zielnej 37/39. W akcji uczestniczą m.in. oddziały z 9 zgrupowania rotmistrza Leliwy, pluton szturmowy z kompanii Koszta, dwa patrole saperów, kobiecy patrol minerski, dwa patrole miotaczy płomieni, specjalna ekipa straży ogniowej. Od 15 na